Widzowie serialu dokumentalnego Rolnicy pod już dawno przyzwyczaili się do nietypowych i czasem szokujących wydarzeń, które rozgrywają się na ekranie, zwłaszcza Andrzej Splutycz, jeden z głównych bohaterów, regularnie dostarcza powodów do dyskusji i emocji, nie zawsze pozytywnych. Jego działania niejednokrotnie wprawiały w osłupienie, a czasem nawet w gniew, jak miało to miejsce w jednym z ostatnich odcinków można wręcz zadać sobie pytanie czy Andrzej, który w tej produkcji odgrywa tak centralną rolę, jest w stanie doprowadzić do prawdziwej katastrofy. Choć bohaterów serialu Rolnicy podlasie jest wielu, to nikt nie przyciągnął uwagi widzów tak skutecznie jak Andrzej Splutycz. Jego charakterystyczna osobowość a także działania często kontrowersyjne sprawiają, że fani śledzą go nie tylko na ekranach telewizorów, ale również w sieci. Właśnie tam na różnych platformach internetowych Andrzej zamieszcza filmy, które oferują jeszcze bardziej szczegółowy wgląd w jego codzienne życie niż sam program emitowany przez Focus TV. Niestety te same filmy stają się również polem do popisu dla jego krytyków. Pod każdą z publikacji nie brakuje ostrych komentarzy, a internauci słynący z braku skrupułów w wyrażaniu opinii nie omijają żadnego szczegółu. Już wielokrotnie widzowie zarzucali Andrzejowi, że nie dba odpowiednio o swoje gospodarstwo, zwierzęta, a nawet o siebie samego. Ostatnio znów stał się celem internetowej krytyki, tym razem za zachowanie, które według wielu mogło skończyć się niebezpiecznym incydentem. W swoim najnowszym wideo, które opublikował na swoim kanale, Andrzej wraz z Waldkiem, lokalnym specjalistą od drobnych napraw, próbowali zreperować rozrzutnik. Jak można było przewidzieć, film ten natychmiast wywołał falę negatywnych komentarzy. Jedna z najczęstszych uwag dotyczyła techniki spawania, którą zastosowali bohaterowie. Widzowie twierdzili, że prace zostały wykonane w sposób, który nie zagwarantuje trwałości konstrukcji, a brak użycia kątowników jako łączników może przyczynić się do awarii w przyszłości. Choć spawów poszło mnóstwo, to pewnie blacha puści szybciej niż same spawy, skomentował jeden z widzów. Inni natomiast zwrócili uwagę na rażące nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co według nich sprawiłoby, że inspektor BHP natychmiast wstrzymałby pracę. Fachowcy, kto tak robi? pytali ironicznie komentujący, wyrażając swoje zdziwienie nad sposobem wykonywania naprawy przez bohaterów. Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii, choć zdaniem wielu niewiele brakowało. Wydaje się, że każdy film, który publikuje Andrzej prędzej czy później wywołuje kontrowersje, a ilość krytycznych komentarzy pod jego postami rośnie z każdą publikacją. Jednak mimo tego bohater nie rezygnuje z dzielenia się swoimi poczynaniami w internecie, dostarczając fanom coraz to nowych tematów do dyskusji.